Istnieje pe pewien zespół reguł językowych, które z różnych powodów będą łamane. Dodanie na końcu to jest moje zdanie nie zmienia wiadomości, którą wysyłasz ona dalej może być dokładnie tak samo przykra. Te prawa człowieka nie zostały ukształtowane po to, żeby nas odróżnić od zwierząt, tylko żeby nas zrównać między sobą, więc rozszerzanie tych praw człowieka na zwierzęta nie powinno być upokarzające w żaden sposób, albo ani, ani złe. Znowu przypomnijmy, naszym wrogiem są burżuje, a nie ludzie, którzy mówią, że mają psiecko. Bo ja mogę czuć empatię, ale mogę jednocześnie czuć tą drugą rzecz, wiecie, mało znana rzecz, bezradność. No, siema. Ten stream, jak być może się orientujesz, jeżeli oglądasz powtórkę, a nie jakiegoś, jakiś fragment z niego, jest dużo, dużo, dużo wcześniej niż zazwyczaj. Jest dlatego, że miałem możliwość dzisiaj tak zacząć, i jest dlatego, że wieczorem nie będę miał możliwości, a ja bardzo lubię z wami siedzieć. Proszę, zostaw komentarz, czy oglądanie streamów zaczynających się tak, jak ten, na przykład o 14.25, byłoby czymś, co cię interesuje. I czy to nie jest za wcześnie dla ciebie, albo coś? A teraz tradycyjnie, już normalnie, zwyczajnie zaczynamy! Czy mówi, zrobiła, ale czy nie fajnie? Dobrze, to zacznijmy, zacznijmy od lidera intelektu. Niech on nas poprowadzi przez te sprawy. Elo, elo, rzuć to nejda, Jestem Kotem. Chce mi się żyć. Elo, elo, rzuć donate'a, inaczej będę żyć. Ja zaczynając od tego, że profesor Jerzy Bralczyk podczas programu 100 pytań do na antenie TV.info został zapytany o określenia osoby ludzkie i nieludzkie, pod którym mają kryć się zwierzęta. Na co odpowiedział, nie pasuje mi to. Tak samo jak nie pasuje mi adoptowanie zwierząt. Jednak co ludzkie, to ludzkie. Jestem starym człowiekiem i preferuję te tradycyjne formuły i sposób myślenia. Nawet mówienie, że choćby najulubieńszy pies umarł, będzie dla mnie obce. Nie, pies niestety zdechł. Powiedział profesor. Słowa profesora Bralczyka wywołały lawinę oburzenia i negatywnych komentarzy od miłośników zwierząt. No. Podoba mi się to, że Szymon ten segment postanowił zatytułować, kto chce spalić bralczyka na stosie. Szymon. 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 My kilotyn używamy. <gulity> Jaki kurwa stosu? Czy my jesteśmy prymitywni? <gulity> o, dobra, szybkie, szybkie, szybkie jakby wstęp ode mnie. Słuchajcie, to jest troszeczkę tak. Ja osobiście nienawidzę preskryptywistów. Uważam, że językowy preskryptywizm jest dowodem zacofania, przede wszystkim. I przywiązanie do tego, że coś, że, że jakaś regułka istnieje, dlatego że wcześniej istniała w takiej, w takiej formie i musimy to znormalizować, i jak ktoś od tej normy odejdzie, to jest źle. No jest z mojej perspektywy naiwne. Oczywiście nie, nie mówię wyjebny język przez okno, Wszystk, wolność języka, językowy anarchizm. Nie, zupełnie o to mi chodzi. Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że istnieje pe pewien zespół reguł językowych, które z różnych powodów będą łamane. Nie? Ludzie będą łamać reguły języka dlatego, że to śmieszne. Przypomnę, że zwrot OK, który jest szeroko używany w tej chwili, powstał jako moda. Możecie sobie to sprawdzić. To był skrót od all correct, zapisywanego nieprawidłowo, bo młodzi ludzie tak robili i, i tyle. I teraz i jesteśmy 150 lat później, 170 lat później i nikt nie ma problemu z OK. Gdybyśmy się bardzo wystrzegali tego, że korekt się pisze przez C, to OK by nie istniało, nie? I, I to jest pi pierwsza rzecz, którą należy wziąć pod uwagę. Takie przywiązanie jest z mojej perspektywy słabe. Czy stary dziad może mieć taką perspektywę? Oczywiście, że może. I szczerze mówiąc, nie brudziłbym dla niego gilotyny. Natomiast suma sumarum problem nie jest to, że stary dziad ma opinię, tylko że stary dziad, który ewidentnie w ostatnim czasie bardzo stara się być gwiazdą i bardzo stara się gwia gwiazdożyć widzi w wygłaszaniu takich tez i szukaniu tego typu banalnych i głupich kontrowersji sposób na wybicie się. I, i to jest rzecz, z którą powinniśmy mieć problem. Ja mam w dupie to, że on uważa, że pies, nie, że, że pies musi zdechnąć, a nie może umrzeć, bo na koniec dnia co mnie obchodzi jego opinia. Wkurwia mnie to, że ten gość z całą pewnością wie, że wywoła tym falę, i że komuś może potencjalnie sprawić przykrość, i to robi, nie? Jak myślicie, kiedy normą stanie się mówienie, mieć seks zamiast uprawiać, czy już jest? To oczywiście, że już jest. Oczywiście, że już jest. Jakby, słuchajcie, jeżeli, potrzebu jeżeli potrzebujecie miary tego, jak bardzo ta postawa preskryptywistyczna jest do tyłu, to nie ma lepszego, lepszego sposobu na zmierzenie tego, niż młodzieżowe słowo roku, nie? Które zazwyczaj wybiera spośród słów używanych przez ostatnie kilka lat, często wychodzących z takiego najcięższego użytku i nigdy nie skupiającego się na teraźniejszości, nie? Zawsze szukającego. Rzeczy wstecz. To zawsze będzie tak działało. Zawsze będzie też tak działało, że słowniki, które przecież są aktualizowane przez ludzi i spisywane przez ludzi, będą miały lata opóźnienia w stosunku do. Do, 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 do tego, jak ludzie mówią. Nadchodzące teraz na przykład zmiany w, w języku, takie jak rzeczy te, 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 takie jak rzeczy pod tytułem jak widzimy hotel grant w tej chwili, to, to, to piszemy i hotel i grant z, z wielkiej litery były naturalne dla wielu ludzi już od długiego czasu, a są wprowadzane też i uważam, że są słusznie wprowadzane, co najważniejsze z dużym z dużym opóźnieniem dlatego że tak wolno adaptuje się język do tego jak my chcemy z niego korzystać jak nam jest wygodniej z niego korzystać więc bralczyk mówiący takie rzeczy jest e, nie opinie profesora. Odpowiadają między innymi przedstawiciele Fundacji Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt Viva. Uznali wypowiedź językoznawcy, językoznawcy za szokującą w związku z tak ogromnym brakiem empatii, czytamy. chcemy przypomnieć słowa innego językoznawcy, profesora Mirosława Bańko, który mówi: "W języku widać liczne dowody na postrzeganie zwierząt jako gorszego rodzaju stworzeń". One poprosił profesora Bralczyka o komentarz w sprawie emocji, które pojawiły się po jego wypowiedzi. "Nie śledzę burzy. Obrazili się na mnie psiarze", dopytuje profesor Bralczyk, i mimo wszystko podkreśla stanowczo: "Nie adoptujemy psów, adoptujemy ludzi". Podobnie rzecz ma się z umieraniem psów. To nie o to chodzi, że nie powinniśmy tak mówić. Możemy, jeśli ktoś chce. Jednak właściwym słowem, które jest używane w na określenie śmierci zwierzęcia, jest to że zdycha. Zdycha. Ilwy, i komary, i psy i inne zwierzęta. Niestety przez wieki zyskało ono negatywne skojarzenie. Głos w temacie zabrał także dziennikarz Damian Maliszewski. Język się zmienia, a śmierć jest zjawiskiem uniwersalnym. Umiera każda istota żyjąca na tym świecie, bo jeżeli człowiek jest kot, słoń, rodzą się i żyją, nie ma powodu, by mówić, że ludzie umierają, a psy, koty, słoń nie zdychają. Pisze, czuliśmy się od zwierząt lepsi, Znaleźliśmy więc określenie inne pogardliwe, ale to już nie te czasy. Jesteśmy świadomi, empatyczni, a zwierzęta są członkami naszych rodzin. Przez gadło by mi nie przeszło powiedzieć, że moja Nusia, która odeszła rok temu, zdechła. Nawet w słowniku PWN czasownik zdychać ma znaczenie pogardliwe. Pan profesor o tym nie wie? Panie profesorze, pobudka, jest rok 2024, jesteśmy w przyszłości. Podobnych głosów nie brakuje także Nie od dzisiaj wiadomo, że język się co lat. Jest to normalny proces świadczący o rozwoju nauki, wszystkiego Kilka, Kilkadziesiąt? Szymciu, Szymciu, Szymon! Jakie kilkadziesiąt? raz, raz zamiast czytać tylko byś w mózgu użył. Jakie kilkadziesiąt? Otacza. Nie rozumiem, czemu Polacy teraz tak strasznie są na to oporni. Zdychać to może mi bateria w telefonie, ale nie moja gromadka psich i kocich przyjaciół. Świat pogardy dla zwierząt się skończył. Pan profesor przeoczył. Nie rozumie. Szkoda. Dla mnie umiera i czuje i tęskni. Zwierzęta też czują. Myślenie średniowieczne pora już wytępić. czytamy. Z profesorem skontaktował się także Pudelek. Profesor Bralczyk przyznał, że ma już dość tego tematu i jest zmęczony. Mam dość. Jeśli jak już, tak się teraz to jeściło strasznie czy zagęściło raczej, jestem już zmęczony tym wszystkim. Niech pan zadzwoni za jakiś czas. Pozdrawiam. Pozdrawiam Usłyszał dziennikarz Sam jestem kociarzem i niestety koty też zdychają. Przykro, że to robią, ale tak już jest. Dzisiaj nie jest to miłe słowo, ale jest wpisane. Jestem zmęczony, ale będę kręcił dalej ten kałsz kwał, ojej, Ojeju, jestem taki zmęczony tą ciągłą uwagą, którą mi dajecie. Tylko nie uwaga, o, roztapiam się. Dokładnie, dokładnie to, to to jest ten poziom wiarygodności, nie? Jeśli są szokujące, słowa w zdychaniu, to za to bardzo przepraszam. Wciąż jednak umarł pies, czy umarł, wydają mi się nie na miejscu. Wiecie to? Ja to jednak czasem bywam zaskoczony skalą pewnych zjawisk, tak. na przykład w tym właśnie wypadku, bo to co tak. tutaj zostało zacytowane, to są raczej uprzejme uwagi, a przez internet od kilku dni przelewa się fala znacznie bardziej dosadnych opinii. Hmm. profesora Bralczyka. I wiecie co? Gdybym ja był bardzo mocno związany z jakimś i ktoś by przyszedł mi do domu i powiedział nie, niech pan pamięta, że ten piesek nie umrze, tylko zdechnie, albo gdybym zobaczył taki program, w który, który ktoś nagrał, żeby pouczyć widzów wasze zwierzątka nie umierają, tylko zdychają, to podejrzewam, że też naprawdę bym się zdenerwował. Synk jednak w tym, że przy tym całym oburzeniu ludzie chyba pomijają pewien jeden bardzo istotny aspekt tej sprawy. Profesor Bralczyk został zaproszony do programu, w którym miał odpowiadać na pytania. Poproszono go o wypowiedź w tym temacie, dokładnie odnośnie statusu osobowego zwierząt, ale traktowanie ich śmierci jest jak najbardziej elementem, może być elementem tego tematu. I profesor Braczyk ani słowem nigdzie nie wspomniał, że ludzie muszą, powinni nakazuje im komuś tak mówić, tylko powiedział, że on sam tak mówi i jeszcze wyraźnie zaznaczył, że to są preferowane przez niego tradycyjne formuły i sposób myślenia. I oczywiście, wiecie, zupełnie uprawnionym jest powiedzieć, a ja się z panem profesorem nie zgadzam. Jeżeli ktoś uprzejmie tak to robi, to całkowicie to rozumiem, ale przetaczającego się przez internet od ostatnich kilku dni świętego oburzenia w to jak on śmiał i niemal domagania się spalenia profesora na stosie, to już trochę nie Rozumiem. I to jest w ogóle pytanie do wszystkich ludzi, których to oburzyło. Czy wiedzieliście, że profesor Bralczyk odpowiadał po prostu na pytanie w programie i zaznaczył, że on sam tak mówi, to są tradycyjne formy, czy oburzyliście się po przeczytaniu nagłówka na temat tego, co pan Bralczyk powiedział? Bo jeżeli ktoś. Dobra, jest urocze, że Szymon odkrył, że ludzie w internecie zachowują się jak chore pojeby, i tak to dotyczy też progresywnych ludzi. Jeżeli ktoś na, naprawdę spędza dni. M mówiąc pierdolić bralczyka, to, to tu, się, tu się dzieje tej osobie coś bardzo nieprawidłowego, nie? To jest, to, to jest rzecz, która to, 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 jest, to jest już to, to dowód, że prze przedawkowałeś, czy przedawkowałaś internet i musisz teraz za karę siedzieć w jeziorze przez tydzień, nie? Natomiast myślę, że linia argumentacyjna pod tytułem, ale on tylko odpowiadał na pytania, jest o tyle słaba... Że na, nawet jeżeli, wiecie, no, jeżeli powiem czarni i biali nie powinni się, się, się ze sobą hajtać, nie powinniśmy krzyżować raz i to jest tylko moja opinia, to nie będzie miało specjalnie znaczenia, że jest to tylko moja opinia, nie? Nawet jak dodam, że jestem przy okazji starym człowiekiem. I oczywiście, przekład, który ja tutaj prezentuję, jest absurdalny, jest rzędy wielkości wyżej. A, niż, niż to, o czym mówimy, ale na koniec dnia ten sposób komunikowania rzeczy jest bardzo podobny. I bardzo, bardzo mocno uderza w to, że ludzie robią źle, a ja uważam, że oni powinni robić inaczej. Niezbyt mnie dziwi w związku z tym, że ludzie reagują na to niezbyt okej. Okay, nawet jeżeli zdecydowanie powinni pomyśleć nad niektórymi zwrotami i określeniami, których używają. Ja mówiłem jakiś czas temu, że ja. Staram się wypierdalać gówniane komentarze, które zostawiają także moi widzowie na temat innych ludzi. Jeżeli ktoś powie, że na przykład omawiana osoba jest debilem i automot to wyłapie, to ja kasuję taki komentarz, ja go nie wpuszczam. Istnieją pewne granice, nie? Jakby nie możemy psuć tego dyskursu dalej, tylko dlatego, że jesteśmy po słusznej stronie. nie? Niemniej mówię. Myślę, że, że ten brak zrozumienia, który już tutaj wykazuje, w dużym stopniu wywodzi się z tego, że ten gość trochę nie kuma, że dodanie na końcu to jest moje zdanie, nie zmienia wiadomości, którą wysyłasz. Ona dalej może być dokładnie tak samo przykra. się zdenerwował go, jego wypowiedział? To napiszcie, co waszym zdaniem profesor powinien był zrobić w tamtej sytuacji. No wyobraźmy sobie, jesteście profesorem bralczykiem i macie takie, a nie inne przekonania. Ja nie chcę być bralczykiem. Mogę nie być. Wiecie, co ja bym powiedział? Gdybym był profesorem bralczykiem? Że nasze normy językowe póki co wskazują, że pies raczej zdycha, a nie umiera. I rozumiem, że ludziom mogą się te normy w tym momencie nie podobać. Ja je lubię, ale. Zrozumiałe jest, jeżeli nie wszyscy to lubią, i może warto otworzyć dyskusję, czy trzeba je zmienić, czy nie. Może wystarczyłoby, gdyby ten gość popracował nad tym, żeby jednak być troszeczkę bardziej otwartym na to, że ludzie z odmiennym zdaniem nie chcieliby zostać potraktowani jako głupsi czy nieodpowiedni przez profesora. Nie? I oczywiście jest to dodatkowa praca, i nie każdy chce tą pracę wykonywać. Natomiast na koniec dnia to jest rezultat tego, jeżeli, że, że tej pracy nie wykonujesz. Nie? To może nie być komfortowe dla ludzi, ale, ale no, jako osoba neuroatypowa wiem, że bardzo dużo moich wypowiedzi jest źle odbieranych przez ludzi i, i w dużym stopniu dlatego, że, że czasem rzeczy, które w mojej głowie brzmią ok, dla, dla, dla ludzi na zewnątrz nie brzmią ok. Musiałem się nauczyć tego, żeby pewne rzeczy korygować, a pewnych rzeczy po prostu nie mówić, nie? Może Bralczyk też mógłby nad tym popracować, chyba że jest już zbyt stary, żeby tworzyć nowe połączenia neuronowe. I zostajesz w telewizji zapytany o te przekonania na temat języka. Jak waszym zdaniem profesor był powinien był się zachować? Skoro wypowiedzenie tych przekonań z zaznaczeniem, że to ja tak mówię i to są tradycyjne formy, skoro to było nieakceptowalne, no to co miał powiedzieć? Miał powiedzieć, że nie odpowiem na to pytanie, żeby nikomu nie było smutno? Czy może po prostu, nie wiem, miał udawać, że tak nie myśli, albo miał tak nie myśli? Ale zobaczcie, zobaczcie. Szymon już od razu przechodzi do tego, że no, cenzuram. Nie, mógł po prostu lepiej sformułować swoją wypowiedź. I ja, ja myślę, że że, że że to jest talent, który wszyscy powinniśmy opanować. Natomiast co, Bralczyk, jeszcze mógł powiedzieć? Zostaw to Lindelowi albo zarzuć suba. Widzisz, jaki zajebisty content robi? Ja chciałem tylko jeden cytat z wywiadu, w którym Bralczyk odpowiadał na za zarzuty. Bardzo naukowo odpowiadał. Pap, zapewne jeśli e, ktoś chce mówić chirurżka, to ma do tego prawo. A jak pani sądzi, jak e, znaczna to część? Myślę, że może być 3% mężczyzn i 17% kobiet. Tak bym stawiał. Jestem przekonany, że większość kobiet wolałaby być chirurgami. Nie no, to jest bardzo uzasadniona wypowiedź, ponieważ wiadomo, że chirurg zarabia więcej niż chirurgka, nie? Tak samo informatyk i informatyczka Minister i ministra. Ja tam go rozumiem. Właśnie myślę, że, że jeżeli chodzi o feminatywy, to też warto przypomnieć tę część, nie? Bralczyk jakiś czas temu miał zajebistą wypowiedź pod tytułem: No, ministra to jest od służącej, bo to z łaciny. Uu, nie? No, ok, nie? This Okej, is, this is fair, this is fair, ale od, od czego jest minister? Czy, czy źródło słów słowa minister jest inny? Bo jeżeli nie jest, to bardzo dziwna linia argumentacyjna. Może. I raz jeszcze, jak ktoś mówi, że się nie zgadza z profesorem, proszę bardzo. Jak ktoś mówi, że jak on śmiał albo nie miał prawa tak powiedzieć, to zaczyna się trochę grząski grunt. Druga sprawa. Całe to do, dość spore oburzenie próbuje być w tym momencie zagospodarowywane przez różne ruchy ideowe, które działacie śpieszą z wyjaśnieniem, yy, że winnym tej wypowiedzi oczywiście nie jest sam profesor Brady, tylko nasza historia i nasza kultura i oczywiście w tym religia. Na przykład pani Claudia Jahira, pisząca, że wszystkie. O... Dobra, Cokolwiek Claudia Jahira, nawet jeżeli, nawet jeżeli bym się zgadzał z, z tym, co powie Klaudia Jahira, to i tak jest w błędzie. Określenia obraźliwe dla zwierząt i przyrody mają swoje korzenie w katolickiej kulturze, która każe czynić sobie ziemię poddaną i umniejsza znaczenie życia zwierząt. I jak widać, tego typu wpisy przyciągają bardzo dużo, w ogromnej większości pozytywnych y, reakcji. Ale chwila moment. Czy to na O nie, Szymon, pokaż swój komentarz. ...pewno tak jest, że dzisiaj w 21 Szymon przewin do swojego, ja chcę zobaczyć twój komentarz. Wieku, to my szanujemy zwierzęta bardziej niż w przeszłości? Bo to właśnie też się przebija przez wszystkie te poprzednie cytowane opinie, że dziś mamy współczesność, dziś mamy ten rok, dzisiaj szanujemy zwierzęta, nie to co kiedyś. Ale czy nie jest przypadkiem tak, że to właśnie dzisiaj w obrębie naszej cywilizacji, w ramach hodowli przemysłowej na przykład, w ramach eksperymentów na zwierzętach, w ramach masowego usypiania ich w schroniskach i tak dalej. To jednak my produkujemy znacznie więcej cierpienia i przedmiotowego traktowania zwierząt niż w czasach kiedy krówki sobie hasały po łące, kury biegały po podwórku i tak samo pies albo ganiał owce na hali, albo biegał po lesie na polowaniu, a nie był wyprowadzany po blokowisku na smyczy dwa razy dziennie. To jest bardzo ciekawy argument w tym sensie, że ja widzę skąd on wychodzi, nie? widać, że coś wychodzi z tego punktu, że no jednak tych cierpiących Kukrówek, czy świnek, czy kurczaków jest więcej niż naszych piesków, i this is fair. Natomiast myślę, że dalej jest to troszkę uciekaniem do przodu. To znaczy, my, jeżeli, jeżeli w, w średniowieczu albo w starożytnym Rzymie, ktoś miał, ktoś miał dwie krowy, to pewnie mógł się czuć do nich dużo mocniej przywiązany niż teraz rolnik, który ma. 50 i raczej woli je numerować niż nazywać, bo mu się pierdoli, no, no to wciąż to nie jest tak, że, że ludzie nie patrzyli na tego rolnika z dwiema krowami, który je bardzo lubi jak na chorego pojeba, nie? Jakby dalej istniały pewne, pewne stereotypy i pewne narzucane sposoby myślenia, które sprawiały, że ta relacja była skisła w różne, w różne sposoby, tak? Tak samo zresztą psy momentami nawet dłużej niż koty, w zależności tak naprawdę od kultury, były traktowane jako jak przedmioty, nie jak, nie jak zwierzęta, nie? I, i, I tu znowu zawraca do tego, że je na przykład chyba lepiej traktujemy teraz? Tak samo koty, ludzie, którzy mają szynszyle i nie warto wszystkiego sklejać z przemysłową hodowlą, bo to trochę śliska linia argumentacyjna? czy saying. Problem duży polega na tym, że nie mają poczucia, że życie człowieka jest więcej wartościowe niż zwierzęt, plus nie potrafią empatyzować ze zwierzętami. Nie, nie mam z tym problemu. Nie mam, nie, mam, nie mam problemu z tym, że dużo ludzi myśli, że życie człowieka jest bardziej wartościowe od zwierzęcia. Dużo większy mam problem z tym, że dużo ludzi nie widzi wartości w jakimkolwiek życiu poza swoim. To, to jest, to jest moje główne źródło kosy, bo wiecie, na koniec dnia jesteśmy dość prosto zaprogramowani. Jesteśmy zaprogramowani do tego, żeby reagować emocjonalnie na rzeczy, wobec których jesteśmy w stanie w jakiś sposób empatyzować, z którymi jesteśmy w stanie stwor stworzyć więzi. Dużo ludzi nie umie stworzyć ze zwierzętami więzi. Ludzie, podchodzi do, podchodzi do, ciebie pies, który na przykład, nie wiem, się bardzo ślini i ludzie mówią e! nie? No i, no i co? No i dziwisz się, że taka osoba będzie lepiej reagowała na, na ludzi i lepiej myślała o ludziach niż o zwierzętach? No, mnie to nie dziwi. Co do zasady, nie wymusimy na wszystkich, żeby traktowali zwierzęta tak samo jak ludzi. I o ile szanuję wszystkie inicjatywy związane z, wiecie, z osobami nieludzkimi i z, z jakby próbą dbania o to, żeby, żeby tym zwierzętom się działo dobrze, mówiłem zresztą, że bardzo mi przykro było. W związku z reniferami, e, to, 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 to tak no, jest to dla mnie relatywnie małe zaskoczenie, i to na, na pewno nie jest coś, o co ja bym osobiście to kruszył kopię. Ja tam ja na odwrót, widzę wartość w każdym życiu poza swoim. Mordo, zatroszcz się o siebie. Warto, warto się, wart, warto poszukać tych, tych, tych rzeczy, które sprawiają, że, że, że fajnie jest być tobą. Na pewno, na, na, na pewno są, nawet jeżeli ich nie dostrzegasz. I. Ogólnie kluczem do, do szczęśliwszego życia jest zobaczenie, że jesteś, że, 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 że masz fajne cechy, że jesteś fajną osobą. I potem nagle okazuje się, że ta rzecz, która w tym momencie wydaje ci się, wiesz, gdzieś tam jest, jest tak naprawdę łatwo dostępna i jest, 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 jest całkiem łatwa. Jest Sejen. By, 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 byłem mi tam w życiu. Mi się wydaje, że Bralczyk nie jest jakiś specjalnie ograniczony, bo nie rozumie dzisiejszego świata. Jest to najwyżej nieco oldschoolowy. Rozumie, a nawet oponuje za akceptacją zmieniającego się języka. Rozumie nie tylko językowe, ale i psychologiczne posługiwania się konkretnym językiem. Jest przemiłym i obytym człowiekiem. Jeżeli popełnił jakąś nieszkodliwą gafę... Ja, ja, ja się nie do końca z tym zgadzam, bo dla mnie ostatni, szereg ostatnich wypowiedzi Bralczyka jednak sugeruje, że on stara się gwiazdożyć. I jeżeli... jeżeli... Te rzeczy są robione w mniejszym lub większym stopniu w imię tego, żeby, żeby zdobyć sławę, albo żeby podtrzymywać zainteresowanie Prezesnowy. sobą? 10 złotych. To life o 15, mm, ale minutko. Minął lajki. no. Like, no. pracodawcę na pracogodzinę godzinę, 2,3. W ogóle sugestia, że to religia chrześcijańska odpowiada za gorsze traktowanie zwierząt. To przepraszam Jest bardzo, w porównaniu do czego? Do starszych religii, gdzie wykrwawiano zwierzęta na ołtarzach jako ofiary? Czy może w porównaniu do nowych czasów, do czasów oświecenia, które przyniosły właśnie przemysłowych ów zwierząt, a także wtedy też zaczęto sprowadzać zwierzęta do cyrku, do zoo, dla zabawy dla ludzi, nie? To nie jest krytyka oświecenia dla jasności, ja jestem wielkim fanem osiągnięć oświecenia, ale akurat w kwestii traktowania zwierząt nie wyglądało to najlepiej. Myślicie. I niestety to jest ten moment, w którym ja się muszę z Szmonem zgodzić. Dlatego, że jak zaczynamy robić to, co robi Yahira, czyli sprowadzamy wszystko, wszystko tylko i wyłącznie do. uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu to jesteśmy gotowi przemilczeć bardzo dużo wad innych podmiotów, nie? wad organizacji i, i tak dalej. Oczywiście do dzisiejszego sposobu myślenia, do dzisiejszego jakby, do, do, do właśnie tych nieszczęsnych osób pozaludzkich dochodzimy w oderwaniu od kościoła. Ale mimo wszystko nie możemy udawać, że tylko Kościół ma do zwierząt podejście... Ma, albo nawet możemy uznać, że miał, nie? Że, że to jest rzecz pr przeszła, podejście słabe. Widzicie, że na przykład święty Franciszek, wiecie, ten ze średniowiecza, by pochwalał przemysłowo-hodowle zwierząt, albo cyrk? Czy może jednak niekoniecznie? To nie jest prawda, że współcześnie traktujemy wszystkie zwierzęta lepiej niż w poprzednich epokach. No chyba, że chodzi tylko o te zwierzątka, które widzimy, a reszta to kij z nimi. I w ten sposób przechodzimy do kolejnej sprawy. Bo na kanwie tego ożyło również wiele takich sentymentów odnoszących się do tego, co pierwotnie, o co pierwotnie pana Balczyka pytano, czyli, o postu, czyli o postulat traktowania zwierząt jako osoby, jako istoty, nie różniące się niczym fundamentalnym od ludzi. I nawet, te cytowane wcześniej wypowiedzi, sugerują, że, że nie ma powodu, by mówić, że ludzie umierają, a koty słonie zdychają, albo że coś jest nie tak z formami językowymi sugerującymi postrzeganie zwierząt jako gorszego rodzaju stworzeń. I to się, zresztą wpisuje w temat bycia wiecie, psim rodzicem, nie, który też jest przywoływany często obecnie. I tak jak tutaj na przykład pani, która wprost pisze, że zdychać to może sobie pan Bralczyk, a nie jej piesek, który część jej rodziny. I z tego co widzę to takie opinie przyciągają już jednak reakcje. Dość negatywne, że to trochę przesada tak pisać, ale ja chciałbym zwrócić uwagę, że jeśli zupełnie na serio przyjmujemy takie założenia, że nie ma żadnej metafizyki, nie ma żadnej duszy, nie ma żadnej istotowej różnicy między no, psem a człowiekiem, no, no. to wbrew pozorom taka postawa nie jest jakoś szczególnie dziwna. No bo ludziom się wydaje, mam takie wrażenie, że jak odrzemy człowieka z wszelkiej wyjątkowości, no to inne istoty wtedy będziemy traktować lepiej. Ale przepraszam bardzo, jeżeli i człowiek, i pies to ostatecznie tak samo tylko worki mięsa, tylko nieco inaczej ułożone, to pytaniem wcale nie jest, dlaczego traktujemy psa źle, tylko pytaniem jest, dlaczego mamy człowieka traktować dobrze, skoro to jest tylko work I ja nie chcę nikogo martwić, ale takie idee... Jak niezbywalna ludzka godność albo prawa człowieka. Chciałbym, przepraszam, przepraszam, ja chciałbym zauważyć jedną rzecz, ale właśnie na tym polega dzisiaj, dzisiejszy problem, że my nie traktujemy człowieka dobrze. Tylko nie dlatego, że. O tutaj jakiś postmodernizm lu ludzi skreślił. Tylko bardziej z tego powodu, że odczłowieczamy wszystkich. Że, że pozbawiam, że, że te siły, które sprawiają, że nie dbamy o drugiego człowieka, chcą bardzo wyraźnie podkreślić różnice klasowe. Chcą bardzo wyraźnie podkreślić to, że liczą się tylko ludzie z, ludzie z kapitałem. I te, te, te siły nie są tożsame z tymi ludźmi, którzy chcą nadać a, jakąś większą niż dotychczas wartość właśnie swojemu psiecku. Nie? To, 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 to nie, nie, not, not the same picture. To jest tylko właśnie. I ja nie chcę nikogo martwić, ale takie idee jak niezbywalna ludzka godność albo prawa człowieka zostały właśnie oparte na założeniu, że człowiek ma pewne metafizyczne przymioty wykraczające poza cech fizycznych. I oczywiście tutaj w odpowiedzi zawsze padają. Nie. One w dużym stopniu wyniknęły z tego, że pojawiła się presja na to, żeby ludzie byli bardziej równi niż w poprzednich wiekach, żeby spróbować otrząsnąć się z, z klasistowskich ram, które, które dzieliły społeczeństwa w, wedle właśnie ich jakiejś dziwnej, w, w abstrakcyjnej wartości. I być może jest tak, że, 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 że koniec końców to te prawa człowieka nie zostały ukształtowane po to, żeby nas odróżnić od zwierząt, tylko żeby nas zrównać między sobą. Więc rozszerzanie tych praw człowieka na zwierzęta nie powinno być upokarzające w żaden sposób, albo ani, ani złe. Znowu przypomnijmy, naszym wrogiem są burżuje, a nie ludzie, którzy mówią, że mają psiecko. Takie hasło, że to się da zastąpić opieraniem się na empatii. Na tym, że nam jest przecież przykro, jak ktoś cierpi, bo mamy odruchową chęć pomocy, niepotrzebna jest tam żadna metafizyka do oceny moralności. Ale wszystkie te argumenty tyczą się. Potwierdzone Szymek jest krysztalarą. To dlatego jego tło do nagrywania jest takie nudne i surowe, bo on się po prostu boi, co się stanie, jak zobaczycie, że reszta pokoju jest ojebana kryształami. Nie? Że ma tylko cały pokój w kryształach i kiszonkach. Jak przystało na prawdziwych, uduchowionych ludzi? Przecież wyłącznie istot, które widzimy i wobec których mamy uprzednie założenie, że zasługują one na pomoc i troskę. Jeżeli empatia miałaby być podstawą moralności, to dopóki nikt nie wie o cudzym cierpieniu, albo dopóki wiedzą o nim tylko ci ludzie, którzy tej empatii nie czują, to nie dzieje się nic złego. Zło zaczyna się, gdy komuś się robi przykro z powodu cudzego cierpienia. W sensie, wychodząc z takich emocjonalnych założeń, całkowicie spójnie... Jest... Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Ja, nie, ja tu muszę cofnąć, bo ja chyba go nie zrozumiałem teraz. Metafizyka do oceny moralności. Ale wszystkie te argumenty tyczą się przecież wyłącznie istot, które widzimy i wobec których mamy uprzednie założenie, że zasługują one na pomoc i troskę. Jeżeli empatia miałaby być podstawą Moralności, to dopóki nikt nie wie o cudzym cierpieniu, albo dopóki wiedzą o nim tylko ci ludzie, którzy tej empatii nie czują, to nie dzieje się nic złego. Zło zaczyna się, gdy komuś się robi przykro z powodu cudzego cierpienia. W sensie wychodząc z takich emocjonalnych założeń, całkowicie spójnym jest, że potem mamy potrzebę traktować dobrze tylko te istoty, wobec których mamy pozytywne. Okej, okay. ja bardzo mi się podoba ta linia argumentacyjna, tylko widzę w niej dziurę wielkości naszej planety, nie? Szymon, sam podajesz za, za złe to, że przemysłowo hodujemy zwierzęta i że dzieje się im krzywda. I mówisz, że nie, nie powinniśmy, że, że zło się nie zaczyna dopiero jak komuś się zrobi przykro. Czyli rozumiem, że porzuciłeś jedzenie mięsa, tak? Bo inaczej to hashtag hipokryzja! W sensie, wiecie, jest troszeczkę tak, że nasze... że, że... Nie, nie, niezależnie od tego, czy jesteście ludźmi wierzącymi, niewierzącymi, nasza moralność jest rzeczą, która jest dość kibka. Jest rzeczą, która często jest wewnętrznie niespójna i tego się nie da uniknąć. Dlatego, że nie o wszystkim mamy czas pomyśleć, że nie wszystko mamy warunki, żeby przeprocesować i przede wszystkim dlatego, że nie jesteśmy w stanie się martwić wszystkim jednocześnie cały czas. Oczywiście myślę, że, 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 że... Warto rozmawiać o tych krzywdach, którymi się nie, nie przejmujemy na co dzień, warto jest myśleć o szkodzie, jaka jest wyrządzana ludziom, wiecie, każdego dnia, i której nie rejestrujemy, nie? Tak jak się zwraca uwagę na to, że wiecie... W krajach afrykańskich też toczą się wojny, że w Jemenie wojna domowa trwa od bardzo długiego czasu, że Ujgurzy są w Chinach. To jakby, to wiecie co chodzi, nie? Że, że warto zwracać uwagę na te rzeczy, ale my nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy w stanie cały czas procesować wszystkich tych krzywd na raz, bo jest to zbyt przytłaczające, jest to zbyt angażujące, jest to zbyt ciężkie. I jeżeli ktoś uświadamia sobie, znaczy jeżeli ktoś ma świadomość, że zwierzętom dzieje się krzywda właśnie przez hodowlę przemysłową. Ale dalej je mięso. To ja nie widzę tutaj wielkiej moralnej porażki. Chociaż wiem, że jest dużo wegan, na przykład, dla których to już jest dowód na to, że jesteście nieczułym skurwysynem. A tylko widzę to, że oczekiwanie, że każda jednostka będzie odpowiedzialna za, za jakby nierobienie wszystkiego, co postrzega jako złe. Jest oczekiwaniem wysoce abstrakcyjnym, niezależnie od systemu moralnego, jakim się posługujemy, niezależnie od tego, czy jesteśmy uduchowieni, czy nieuduchowieni. Argumentacja, którą prezentuje w związku z tym tutaj Szymon, jest bardzo słaba, bo on próbuje, bo, bo tutaj dochodzimy do jakiejś dziwnej próby konwertowania ludzi, no bo bez tych systemów to byście nie ogarnęli, z tymi systemami też nie ogarniacie. Klu nie są systemy, tylko to, że pewne rzeczy muszą być rozwiązywane na poziomie znacznie wyższym niż sami ludzie. Dlatego, że, że, że na niższych poziomach po prostu nie da się tego dobrze zagospodarować, nie? Nie, da te, nie da się tym zaopiekować w takim stopniu, w jakim być może trzeba by, żeby usunąć moralne problemy. Jak byłem dzieciakiem i na wsi chłopy na świniobicie, zwykle najpierw musieli się urżnąć, bo zwyczajnie zabicie zwierzaka, którego się karmiło, nie jest łatwe. no. Wrogiem są matki w autobusie, które zapierają mi batonik, żeby oddać swojemu dziecku. No, to to także jest prawda, kustosz. Dobrze, że. Dobrze, dobrze, że pilnujesz takich rzeczy. Że jesteś cały czas czujny. Na prawdziwych wrogów wolnego człowieka. Emocje, a wobec reszty nie ma podstaw, by ich dobrze traktować. Nie włącza się nam przecież odruchowa empatia wobec myszy, mielonych na jazdzie, żeby zaorać pole. Nie włącza się ludziom odruchowa empatia wobec dziecka, które w tym. Szy -szy 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 Szymon. Nie jestem całkiem pe pe pewien, że te myszy nie są mielone po to, żeby zaorać pole. <noise> że nie, nie użyźniamy pola, <noise> mieląc myszy. O, no dobrze, jakby pamiętajcie, pamiętajcie, podczas zbierania zbóż mielone są jeże, w związku z czym weganizm zły, nie? W tym momencie siedzi pod ziemią w kopalni koltanu w Kongo, żeby telefony komórkowe były tanie. Nie włącza się ludziom empatia do profesora Balczyka, bo on właśnie ich denerwował. Kurwa, ale przepraszam, okej, okay. okej, okay. nie, stop, stop. Ja, ja, muszę, ja muszę się zapytać: Okej, okay. ja czuję w chuj empatii do tych ludzi, którzy wydobywają właśnie kobalt, albo do tych ludzi, którzy dalej, jak wiecie, old prospektorzy wydobywają złoto, je cedząc i tam je oddzielają rtęcią, chyba. Nie pamiętam, czy to, to, to chyba złoto było, gdzie, gdzie do odizolowania e, e, zło, drobinek złota od e, e, jakby tła używa się rtęci i ta rtęć no, ludzie wdychają ją, nie? Ja czuję, czuję bardzo dużo empatii, uważam, że jest to super nie. nie e, nie, nie w porządku, że takie rzeczy się dzieją. Tylko moim zasadniczym pytaniem w, w tej linii argumentacyjnej, którą kurwa tutaj dostajemy, jest to: ok, i co ja dokładnie mam kurwa z tym zrobić? Znaczy, mam, mam pojechać i, i wysadzić tą kopalnię? Mam zrobić mały akt przemysłowego terroryzmu, żeby zrobić z tym porządek? Jakie jest kurwa oczekiwanie? Bo ja mogę czuć empatię, ale mogę jednocześnie czuć tą drugą rzecz. Wiecie, mało znana rzecz, bezradność. I ja, ja dziwię się, że człowiek o tak olbrzymiej sprawczości i zdolności oddziaływania na ten światek Szymek, nie, nie rozumie tego bardzo trudnego do ogarnięcia konceptu, ale suma sumarum właśnie troszeczkę o to chodzi, nie? Że no, no, no spoko, no my to możemy rozumieć, dostrzegać, możemy się martwić tymi wszystkimi niesprawiedli niesprawiedliwościami, które w naszym świecie istnieją, ale możemy też wiedzieć, że dzisiaj jak wstanę z łóżka i zrobię kupkę, i potem pójdę robić inne rzeczy w domu, to nie powstrzymam tego nielegalnego wydobycia kobaltu, czy nawet legalnego wydobycia kobaltu, który i tak dzieje się krzywdą dla ludzi. Mało tego, na, na, nawet jak przestanę kupować telefony, to to wydobycie wydobycie kobaltu się, 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 się nie zatrzyma. Więc o, o czym my kurwa rozmawiamy? Co? Jedno awokado nawożone jest milionem myszy, no, ale nie chcesz jeść mięsa, ale dokładnie tak. Używa się rtęci w celu zrobienia magamatu i z niego wydobyć złoto. No właśnie, nie? Chyba nie chodzi o to, co zrobić, e, ale o to, co warunkuje dobro i złojem, czy metafizyka, nie fałszywa, dychotomia. T, t, wiecie, no ja rozumiem, ja rozumiem te części, ale właśnie ja odpowiadam na argument Szymka, a nie na to, jak uporządkowany jest wszechświat, więc też proszę zrozumcie to. Stąd takie wpisy. I na koniec jeszcze jedna ważna sprawa, o której zdaje się, bardziej nie pamięta w całej tej affii. Hit me. Można przecież uważać, że zwierzęta są ważne i zasługują na ochronę. Aha. Ale jednocześnie nie popadając w takie twierdzenia, że one są tak samo ważne jak człowiek. Można szanować zwierzęta, dbać o zwierzęta, nie życzyć sobie, żeby ktoś mówił, że pies, o którego jadwam, zdycha, ale jednocześnie nie popadając w twierdzenia, że nie ma różnicy między wartością człowieka i zwierzęcia. Bo naprawdę następne... Zgadzam się, oni są bardziej wartościowi o Telona Maska na przykład. Ja, 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 ja uważam, ja uważam, że su sumarycznie moje, moje chłopaki są bardziej wartościowe o Telona Maska. takiego myślenia wcale nie są takie, że zaczynamy wszystkie istoty traktować lepiej, tylko takie, że łatwiej jest nam z tego dobrego traktowania wyjmować tych ludzi, którzy nam się nie podobają. Takie mam przynajmniej wrażenie. Dobra, dobra. To jakby myślę, że odnieśliśmy się do tematu bralczyka i myślę, że tutaj możemy spokojnie postawić kropkę na czole bralczyka, czerwoną, wiecie. Snajpera! <śmuchy> Lewica nigdy nie przestaje kankelować! Nieskończonością Karolina Krowa. Pojedyncze nieskończoności Dutz, Flavius, Ajember, Adam Lendas, Michał Gajek, Aleksander Bratkowski, Dawcy Pizza, Pawłowski, Ranafe, Dawid Korzeniowski, Konrad Chrysku, Marokwu, Samrion Fingal, Szamisen, Puchcio Strażnik Sanktuarium, WZK i Janek 0198, Ala Marciniak oraz No Killer, e, Dawczynie Kawy z Ciastkiem, Michał Piotrowski, Patrycja Zwardoń, Mephisto, Mefistozyk, Brzęczek, Andrzej Dubiel, Jacek Stolarski, Kolamaldorkeczyński, Kartograf i Obwiam, Wiktor Rokowski, Marcin Lalak, Borsuk Adrian Krozik, smutny Michaj, Michał Skoczyński, Prometoł, e, Hypatia, Eryk Fos, Chris Poland, Tajden Kri, Adam Arcymak, Bartosz Lewicki, Bartomiej, Behanort, Erbirk, Maria Banani, Liczkoś Szefo, Radamor oraz Silius. A... Osoby dające kawę: Kropster, Jarosław Lublina, George Kot Gruszka, Miejscowy, Proton Nowy, Archipan Katarczyk, Kosmobytu, Iza Krzyżowska, Ernest Palimski, Umkersium, Makary Jasiński, Patryk 128, Mapkowicz, Tomuś, Adam Smokidora, Olaf Barbarian, Dom Egg, Hagdon, Natmiku 39X oraz Jasz 2 i wreszcie dawcy herbaty: Arkadiusz Gumiński, Piotr Kozioł, La Darecie, Beciany, Bristler, Jakub Zdzielem, 3000, Bonboni 3, Hubert Panzur, Bartosz Zawadzki, Humoverum, Marchew Zwyczajna Tomasz Olszewski, KDBM 32, Monika Plus, kota, Łukasz Pluskota, Łukasz Ciesielski, Dawid Kozłowski, Miru, Sony Link, Adrian Wlubelch, Misiek Daru, Miriachia, Łukasz Kodin, Son <grymny> <grymny> Claudine, Fejner, Flusi, Zylwono, Noxen, Koci Pilotaż, Daniel Koć, Bochenek, Aniela M, Mappy Pie, Anek, XLS, IC47, Reli, Los, Gucia, Siennicki, Kubito, Meamus oraz Mango. I mordy w ramach tajnego zakończenia powiem wam tym razem tyle. Jeżeli widzicie jakieś moje stare wideo, które myślicie, mm, nie zestarzało się najlepiej, dajcie znać, dajcie znać. Część z nich można po prostu usunąć, każdemu zdarzają się błędy. A ja chętnie z Waszą pomocą też nauczę się, jakie je naprawiać. Do zobaczenia.